według mnie muszą bardzo szeroko patrzeć na ofertę studiów różnych, przede wszystkim na różne kierunki. Nawet było dzisiaj tutaj dużo osób, które mają, nie wiem, 14-15 lat, 6, 7, 8 klasa i też już dopytywały nas, na co iść, czego się uczyć w liceum. I też poradziliśmy im, żeby przeglądali naszą książeczkę i zobaczyli, jakie w ogóle kierunki studiów są dostępne, bo studia to też nie tylko nauka, ale też efekt uspołeczniania się w społeczeństwie. A pani, jakie ma porady dla młodych ludzi? Przede wszystkim, żeby się nie bali, próbować szukać nowych kierunków. Uniwersytet Rolniczy oferuje bardzo szeroką gamę na ponad 7 wydziałach, w tym Uniwersytet Centrum Medycyny Weterynaryjnej. Też zapraszamy. A co dzisiaj tutaj na targach państwo oferujecie, co pokazujecie i jak przekonujecie? No, pokazujemy naszą bogatą ofertę. Oczywiście dużym zainteresowaniem cieszą się kierunki typu weterynaria, czy biotechnologia, bioinformatyka. Dużo osób pyta też o kierunki ekonomiczne, które oczywiście mamy. Rachunkowość, finanse, nowy kierunek otwarty od tego roku. A jak pan wybrał swoje studia? Na jakiej podstawie? Na początku nie wiedziałem do końca, co chcę w życiu robić. Wybrałem kierunek dosyć ogólny, naukę społeczną, ekonomię. No i tą ekonomię skończyłem sukcesem. Na studiach na Uniwersytecie Rolniczym poznałem swoją żonę. Założyliśmy wspaniałą rodzinę. No i tak się to wszystko szczęśliwie potoczyło, że rolniczy też oprócz ukończenia studiów i uzyskania tytułu też dał mi właśnie bliską osobę, moją żonę.